Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. Obejmując w 2002 roku trzecioligowy klub, doskonale wiedział, do jakiego punktu chce dotrzeć. Miał na to swoją autorską, czasami kontrowersyjną, ale najważniejsze, skuteczną metodę. Chciał grać o najwyższe cele, chciał zdobywać puchary, chciał spełniać marzenia i dopiął swego. Za jego kadencji nadszedł czas na pierwsze po 72 latach pierwsze trofeum. Najpierw Puchar Polski, potem Super Puchar Polski. W końcu gra w europejskich pucharach. Równocześnie rozwijał krakowski hokej. A wraz z jego rozwojem nadeszły także sukcesy. 7 tytułów mistrza kraju, 3-krotnie zdobyty Puchar Polski, a także ten najważniejszy, Puchar Kontynentalny. To wszystko zaostrzało apetyt na więcej. Jako wizjoner chciał zapewnić Krakowi bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na przyszłość. Potrzebował nowoczesnego stadionu, więc taki powstał. Potrzebował bazy treningowej, więc stworzono taką, o której mówi się w całej Europie. O Krakowie możemy być spokojni. Jeżeli z tych wszystkich zdań, jeżeli z tych wszystkich słów, które o nim usłyszeliśmy, powinniśmy zapamiętać tylko jedno słowo, to tym słowem powinno być pasjonat. To pasja wszystko zaczęła i to pasja towarzyszyła mu do ostatnich chwil. Do upragnionego tytułu piłkarskiego mistrza kraju wcale nie zabrakło pasji. Zabrakło czasu. Kochał hokej, kochał piłkę nożną, kochał kibiców, po prostu. Po prostu kochał Krakowie, bez wyjątku. Szanowny profesorze, spoczywaj w pokoju. Uczcijmy pamięć o nim minutą ciszy. Thank you.